Dziękuję, panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo, szanowni goście. Najpierw do wypowiedzi kolegi radnego Piotra Czernieckiego, temat schroniska. Szanowny panie radny, co roku na remont schroniska przy ulicy Gajowej przeznaczamy kilkaset tysięcy złotych, plus do tego dochodzą jeszcze bardzo często środki z konińskiego budżetu obywatelskiego. Schronisko czasami jest tak, że nie da się, nie opłaca się, jest to nieekonomiczne modernizowanie czegoś non-stop. O budowie nowego schroniska było już mówione dużo, dużo wcześniej, były lokalizacje i tak dalej i cały czas dokładamy te pieniądze. Ja również, no po prostu mamy takie obowiązki, jeżeli schronisko, rozumiem tą potrzebę, ale wielokrotnie zgłaszałem uwagi co do lokalizacji. Nie tylko ja, ale również Działkowicze, mieszkańcy z ulicy Gajowej. I ten temat, kolego Piotrze, jest odsuwany tak jak wiele, wiele innych inwestycji i trzeba wreszcie podjąć jakąś konkretną decyzję, bo te środki co roku będą coraz wyższe. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, proszę państwa, po wczorajszej burzliwej dyskusji tutaj na tej sali odbyła się komisja wyjazdowa w związku z przyszłą uchwałą i na terenie Hydrostalu, działki, która ma być na sprzedaż, i podczas komisji prosiłem radnych, którzy stali tyłem do zamówiska, aby odwrócili się i zwrócili uwagę na rury, które tam się znajdują. I przypomniało mi się pewne pismo, które wysłałem do dyrektora, byłego dyrektora, z tego co sprawdziłem po zmianie rządu, pana Bogdana Fleminga, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 17 maja 2021 roku. A to dotyczy między innymi, ja to powiedziałem, że sprawdzę to pismo i przeczytam, co mu napisałem, bo to jest temat związany między innymi z tymi terenami inwestycyjnymi, z odwodnieniem, ale również z wieloma inwestycjami, które pan, panie przewodniczący Sztrękę, powinien wiedzieć o tym bardzo dobrze, były i są w planach od lat kilku lub kilkunastu, ale nawet więcej, i nic się z tym nie dzieje. Fragment tego pisma. 22. Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w dniach 7-23 lutego 2014 roku w Soczi, Rosja. Miasto to zostało wybrane gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w głosowaniu 4 lipca 2007 roku. Okres 7 lat na przygotowanie praktycznie wszystkiego, czyli infrastruktury i bazy sportowej, hoteli i wielu innych rzeczy do przeprowadzenia największej imprezy sportowej świata. Dlaczego to piszę? Ponieważ w połowie 2021 roku minie 6 lat od momentu wysłania pierwszego pisma w powyższym temacie, o którym wiadomo było wcześniej w Agencji Nieruchomości Rolnych, a następnie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. I na koniec zadam proste pytanie. Czy termin 7 lat, w nawiasie, okres przygotowania olimpiady, na usunięcie starych rur ciepłowniczych wraz z podporami zostanie pobity? Oczekuję odpowiedzi, panie dyrektorze, w imieniu własnym i mieszkańców. Życzę sportowej determinacji w załatwieniu powyższego tematu. Tak się składa, że ten termin został pobity, te rury zostały usunięte. Są tam jeszcze pewne elementy do usunięcia, ale temat odwodnienia to już jest temat 8 lat od listopada 2016 roku, pierwsza komisja wyjazdowa z przewodniczącym Piotrem Koretkowskim na mój wniosek. I o tym wszyscy wiedzą, jak ten temat wygląda, a w tej chwili po 8 latach jest jeszcze gorzej. I szanowni państwo, panowie prezydenci, drodzy urzędnicy i szanowni radni, są tematy, chociażby temat rury, o których radny nie powinien żadnego pisma wysłać.
Tutaj w urzędzie są osoby, jest tyle osób kompetentnych, które te tematy powinni załatwić. O temat odwodnienia, czy budowy ronda na ulicy Brunatnej, czy wiele innych rzeczy, powinien być załatwiany w magistracie, a nie cały czas, lata, to już są lata, gdzie wielu radnych po prostu o tym powtarza. Nie tylko o tym, w temacie odwodnienia, ale wielu innych rzeczach. Powiedziałem to na komisji, panie przewodniczący, co roku wracają nam dziwne sprawy i mnie to boli, bo przeczytałem po komisji poniedziałkowej znowu temat rolników, dziury i tak dalej. Te tematy wracają praktycznie co roku. Tematy koszenia traw co roku, czystości ulic co roku. Nie może tak być, że my cały czas jako radni będziemy pokazywać te same tematy, które powinny być załatwione bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne. To, co powiedziałem na komisji. Jeżeli ojciec powiedział mi raz, powtórzył drugi, ja musiałem to sobie wbić w głowę i to pamiętać. Nie może tak być, że ktoś nam będzie co dwa tygodnie przypominał, że mamy kubły do wystawienia, tak? Chociażby. To są tak proste rzeczy, o których każdy w rodzinie po prostu powinien wiedzieć. I to samo, otrzymując niemałe pieniądze w Urzędzie Miasta za pewne tematy, którymi urzędnicy powinni się zajmować, powinny być wykonywane od początku do końca. To tyle w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze zgłosi się pan Robert Popkowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Wczoraj wstrzymałem się w głosowaniu nad tym, o czym rozmawialiśmy na Komisji Infrastruktury, dotyczących właśnie tego, co pan radny Sidor przedstawił. Dzisiaj nie wiedziałem, czy zabiorę głos, jednak zdecydowałem się, że w zasadzie powinienem, bo podsumowanie takich rzeczy, o których wczoraj rozmawialiśmy, dzisiaj jest konieczne. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie tylko rocznica Powstania Warszawskiego jest, ale mamy też rocznicę, w zasadzie 101 dni mija od momentu wyborów samorządowych, gdzie z panem prezydentem Piotrem Korytkowskim rywalizowaliśmy o to stanowisko prezydenta miasta Konina. Drodzy państwo, przy tej okazji właśnie jest najwyższa pora i najlepszy moment na to, żeby 100 dni ocenić dzisiaj działania pana Piotra Korytkowskiego jako prezydenta miasta. Tym bardziej, że jest to druga kadencja i kontynuowanie dalej działań. I tu odnoszę się chociażby do właśnie tej infrastruktury, gdzie zabieramy pieniądze na inwestycje, a przecież w kampanii wyborczej bardzo, ale to bardzo dużo mówiło się o rozwoju infrastruktury i te palące, pamiętacie państwo, te palące tematy, przebudowa mostu na Warszawskiej i te palące tematy, których ja już nie chcę wymieniać tu, bo ich było bardzo dużo, o tym się bardzo dużo mówiło i o rządzie, który powstał i o pieniądzach, które tak łatwo pozyskamy z tego rządu, miały Konin odnowić i dać możliwość chociażby realizacji wszystkich, ale to wszystkich zadań, tych, o których się mówiło. Ja wiem, że kampanii mówi się o 4 czy 5 latach, o 4 latach. Natomiast podsumowując to 100 dni, drodzy państwo, te palące tematy, gdzie wczoraj usłyszałem, że no most na Warszawskiej zostanie zamknięty. Pan prezydent Adamowicz tak wczoraj powiedział. A przecież to był priorytet taki, który miał być od razu zrobiony. Miało być pieniądze na różne inne kwestie, których nie ma. Mówimy tutaj o wsparciu lokalnych przedsiębiorców. No cóż, wczoraj rzeczywiście byliśmy na komisji, gdzie wsparcie jednego przedsiębiorcy jest, ale czy systemowe działanie jakiekolwiek powstało, czy współpraca z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej się poprawiła? Wiele do życzenia. Z drugiej strony mówimy o współpracy z rządem. No przecież byliśmy na Komisji Energii i pan poseł Suski powiedział panu prezydentowi, byłem oczywiście na tym spotkaniu, że kampania wyborcza się już skończyła, panie prezydencie, i jeżdżąc dzisiaj po Koninie i patrząc na lawety, które są jeszcze rozstawione, ewentualnie na autobusach, w których jeździ wizerunek prezydenta i reklamuje swoją twarz, no zadałbym pytanie w takim razie, kto to wszystko finansuje do tej pory? I jak to się odbyło, że nikt wtedy nie reagował, a dzisiaj mamy cały czas sytuację powtarzającą się. Są jeszcze inne rzeczy, zaangażowanie obywateli, no przecież miało być wszystko transparentnie. Mówiliśmy o tym, że będą konsultacje społeczne. Słuchaliście przez 100 dni, ja nie usłyszałem o żadnej konsultacji społecznej. Chyba, że inicjatywy były zupełnie prywatne.
Drodzy Państwo, mógłbym wymieniać tu jeszcze wiele rzeczy, chociażby długość ścieżki, trasy tej 8-kilometrowej rowerowej. No cóż, byłem tam dwa razy, wiecie co, nikogo nie spotkałem. Ale dlaczego przeszedłem? Bo przeczytałem w poście pana prezydenta, ja pozwolę sobie zacytować. Zapraszam mieszkańców Konina, okolic i wszystkich chętnych do korzystania z trasy, ale pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. Zjazdy na takich trasach to sport ekstremalny, wymagający umiejętności i odpowiedniego sprzętu. Zadaję pytanie, inwestujemy 1 400 000 w taką dobrą inicjatywę, zakładam, ale dzisiaj tematy palące w Koninie są znacznie większe. Z drugiej strony zadaję sobie pytanie, przepraszam bardzo, ilu ludzi potrafi korzystać z takiej ścieżki, gdzie ekstremalne przygotowanie powinno być konkretne i konkretny sprzęt. Ja takiego nie posiadam. Myślę, że większość z nas w Koninie nie. Dotyczy to bardzo mojej grupy, więc trudno spodziewać się, że te ścieżki będą okupowane. Wracając do tego wszystkiego, zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście nie powinniśmy być bardziej aktywni i patrzeć bardziej na działania pana prezydenta i jego zastępców, ale nie pod kątem krytycznym, pod kątem po prostu rozliczeń i obietnic, bo te obietnice są istotne i tak jak mówiliśmy tutaj, od 6 lat możemy walczyć o to, żeby tereny inwestycyjne odwodnić i możemy jeszcze długo, długo walczyć, bo słowa zostają w przestrzeni, natomiast realizacje niekoniecznie są dobre. Wnosiłbym o to, że tak jak wczoraj się wstrzymałem, tak żebyśmy zastanowili się nad tym, co się dzieje i rzeczywiście zweryfikowali swoje działania i zanim zaczniemy głosować na temat wieloletniej procedury finansowania, zastanowić się, jak powinniśmy zagłosować. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję bardzo. No bo wypowiedź była dość szeroka, więc bym Państwa prosił, żebyśmy trzymali się troszeczkę przedmiotu obecnej debaty, czyli zmian w budżecie konkretnie i w WPF-ie. I ewentualnie szersze wypowiedzi tam we wnioskach, zapytania, taki punkt też jest przewidziany. Jeszcze zgłosił się do wypowiedzi pan radny Tomasz Andrzejniowak. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, po wczorajszej burzliwej dyskusji na Komisji Infrastruktury i Finansów w połączonych komisjach, gdzie z Parłem Rennego Sidora rozmowa była bardzo, no bardzo smutna niestety. Jako klub Obywatele Konina poprzemy te zmiany w budżecie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że występuje tam schronisko, punkt dotyczący schroniska dla zwierząt. W tamtej kadencji, w poprzedniej również, ja i kilku innych radnych staraliśmy się wspierać schronisko z różnym skutkiem. Nie wszystko od nas zależało. W każdym razie no schronisko jest w sytuacji obecnie dramatycznej, chyba najbardziej dramatycznej, jaka była w historii tej placówki. Więc tak jak powiedziałem na komisji, bardzo smutne jest, że jako radni zostajemy stawiani, jesteśmy właściwie stawiani pod ścianą, bo w zmianach w budżecie i w WPF-ie, zwłaszcza w budżecie, są często sprawy, gdzie my jako radni musimy wybrać dosłownie mniejsze zło, bo są podpunkty, które nam się nie podobają, a jednocześnie jest coś, co przeważa i w tym momencie to schronisko przeważa, więc poprzemy te zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja powiem Państwu historycznie, bo większość Państwa tego nie pamięta, ja pamiętam czasy, kiedy działał w Koninie Związek Międzygminny, który powstał dla budowy spalarni, która ma się znakomicie. I drugim tematem, którym miał się zająć, było nieszczęsne schronisko dla zwierząt. Pamiętamy to. I to było bardzo blisko, bo nie ma co ukrywać. Przecież wszyscy wiemy, że tam nie ma tylko zwierząt z Konina. Tam są skutecznie podrzucane zwierzęta zewsząd. I to niestety ludzie donoszą nam nawet o tym, jak to się odbywa. Perfidnie przywozi się zwierzątka spoza Konina, zostawia w przestrzeni i siłą rzeczy no, muszą być tam, gdzie muszą być. Faktycznie zadanie powinno być zadaniem wspólnym. I wtedy byliśmy bardzo bliscy do gadania tego, żeby wszystkie gminy ościenne współfinansowały to. No niestety się rozkraczyło, tak powiem brutalnie. Teraz pozostaje nam liczyć na to, że być może łaskawie jakieś środki unijne będą na ten cel przeznaczone, żebyśmy dali radę sami dźwignąć, bo na to wychodzi, że niestety dzisiaj musimy dźwigać to sami. To tak, żeby Państwo mieli szerszą wiedzę w tym temacie. Dziękuję. I teraz pan Mikołaj Maciejkowski. Dziękuję ślicznie. Wczoraj na komisji również finansów dyskutowaliśmy o tym, że 2 miliony, które mają być przeznaczone na wyposażenie domu Zemełki, zostaną przerzucone chwilowo do KADEK-u, żeby potem znowu spróbować pozyskać budżet na, albo źle zrozumiałem. Nie, okej, okay, ale dobrze, bo tutaj znowu tak to 2 miliony w tej zmianie budżetowej idą na nową energię rozwoju przestrzeni kulturalnej w Koninie, na wkład własny.
Mówiono, że znowu będziemy pozyskiwać fundusze na dom Zemełki, więc ja mam pytanie, czy kiedyś zatrzyma się ta studnia bez nas związana z wydatkami na dom Zemełki? Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Kolejny zgłosił się pan radny Krystian Majewski. Panowie prezydenci, państwo radni, szanowni państwo, fundamentalnym problemem Konina jest słabej jakości rynek pracy. Ten słabej jakości rynek pracy jest jednym z fundamentalnych przyczyn depopulacji Konina. Młodzi ludzie nie chcą wiązać się z miastem, w którym jest słabej jakości praca. Dlatego odwodnienie terenów inwestycyjnych jest fundamentalnie ważnym zadaniem z punktu widzenia samorządu, ponieważ te działki, które zostały tam sprzedane, zostały firmy, które to kupiły, ewidentnie zamroziły w tym miejscu kapitał. Czekając na poprawę jakości tych terenów. I jeżeli chcemy, aby w Koninie powstały jakościowe miejsca pracy, które pozwalają ludziom rozwijać się, zapewnić sobie byt, to musimy to miejsce traktować w sposób priorytetowy. Dlatego nasz klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje przeciwko, jako wyraz takiego trochę sprzeciwu, takiego apelu o to, abyśmy w końcu rozwiązali problem, który towarzyszy naszemu miastu od samego początku powstania tych terenów inwestycyjnych. Musimy to dokończyć, jeżeli chcemy myśleć o Koninie jako o mieście poprzemysłowym, ale takim mieście, w którym nadal jest średni przemysł, małe zakłady pracy, które oferują naszym mieszkańcom zatrudnienie. Pamiętajmy, jaka jest nasza tożsamość, jakie są tutaj rodziny, jakie są tutaj tradycje pracownicze. Tutaj osoby będą chciały szukać zatrudnienia. Nadal w Przemyśle to jest bardzo atrakcyjny sposób zatrudnienia. Przeżywamy pewien renesans szkół branżowych, myślenia o zawodzie jako o fundamencie wiązania się z przyszłością. Także inwestujmy w tereny inwestycyjne, bo naprawdę warto, jeżeli chcemy myśleć o Koninie jako o mieście, które będzie w przyszłości mogło inwestować również w kulturę, czy na przykład w rozwój schroniska, bo do tego potrzebujemy mieszkańców, podatków i pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz zabierze głos zastępca prezydenta, pan Paweł Adamów. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem się odnieść do tematu schroniska, bo te pieniądze, które teraz zabezpieczamy, one będą przeznaczone na remont taki bieżący schroniska, który wynika też trochę ze zniszczeń, które się pojawiły w ostatnim czasie w wyniku ulew. Ale też odbyła się kontrola powiatowego lekarza weterynarii. Mieliśmy spotkanie z panem doktorem i też po tym protokole też pewne rzeczy trzeba będzie zrealizować, w związku z czym ten przetarg będzie zaspokajał te wszystkie uwagi i też zrobimy odwodnienie na tym schronisku w taki sposób, żeby już go nie zalewało. Natomiast to jest temat bieżący, ale jest też przygotowany temat budowy nowego schroniska. Przypomnę, zabezpieczyliśmy teren pod nowe schronisko. Decyzja jest już dawno podjęta, że to schronisko będzie dalej w tym samym miejscu, będzie rozbudowane. Mamy kosztorys, mamy pozwolenie na budowę. Zaktualizowaliśmy teraz ten kosztorys. On wyszedł na kwotę 12-14 milionów złotych, także jest to dosyć dużo, natomiast jest to inwestycja, która pozwoli zamknąć temat schroniska już na wiele lat, wybudowanie nowych budynków administracyjnych, nowych boksów i te pieniądze, które dzisiaj zabezpieczamy, one się nie zmarnują, no bo ta stara część schroniska dalej będzie funkcjonować. Także to też nie jest tak, że nowe schronisko spowoduje, że wszystko, co jest dzisiaj, zostanie zamknięte. Będzie po prostu większe schronisko i mamy to uzgodnione i z panem doktorem, mamy to uzgodnione z operatorem schroniska i chcielibyśmy też ten projekt włożyć do funduszy szwajcarskich. Taki jest teraz pomysł. Także tutaj decyzje, panie radny Jarku Sidorze, są podjęte i jest działanie konkretne. I tylko jeszcze druga kwestia, szanowni państwo, no wczoraj my to tłumaczyliśmy na komisji i chciałem dzisiaj powtórzyć. Nie rozumiem, dlaczego państwo macie takie obawy dotyczące tych zmian w budżecie odnośnie odwodnienia, bo mówiliśmy, że to z punktu widzenia realizacji zadania jest czysto techniczny zabieg. Zadanie, tak jak żeśmy zakładali, będzie realizowane zgodnie z harmonogramem w tym roku, a to dotyczy tylko i wyłącznie płatności. Natomiast państwo radni wczoraj na komisji i dzisiaj ponownie
dedukujecie z tego taki wniosek, że my w ogóle to zadanie kasujemy z budżetu i tak nie jest. Dlatego no tutaj naprawdę w tych zmianach budżetowych nie ma nic takiego, za czym nie warto byłoby zagłosować i jest to schronisko i jest zabezpieczenie pieniędzy na tereny odwodnieniowe, także myślę, że nawet klub radnych PiS-u mógłby za tym zagłosować, bo nic takiego tam złego nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi za wyjaśnienia. Jeszcze chce się dopowiedzieć pan radny Tomasz Andrzej Nowak. Dziękuję panie przewodniczący. Ja zacytuję z komedii, jest prawda czasu i prawda ekranu. Jest ta prawda, która jest zawarta w słowach prezydenta Adamowa, jest ta prawda, która jest widoczna w terenie. Więc wiemy jak jest i dlatego nie mamy po prostu do końca zaufania w tej sprawie, bo cała tamta kadencja minęła i w poprzedniej też, to co Jarek Sidor zauważył, też ta sprawa nie była odpowiednio ruszona, więc to dlatego mamy te wątpliwości. I odpowiedź jest bardzo prosta. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim państwu za udział w dyskusji. Przejdziemy do głosowania. Oddzielnie każdą z uchwał poddam pod głosowanie. Najpierw